Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. No właściwie chcę powiedzieć, że Komisja Ustawodawcza zajęła identyczne stanowisko, jak przed chwilą zostało bardzo szeroko i dobitnie przedstawione przez pana sprawozdawcę, pana senatora, pana profesora Knosale, i wydaje się, że powtarzanie tych samych argumentów jest zbędne. Rzeczywiście istotą przedłożenia są zmiana dwóch przepisów dotycząca nadania z przesyłki listu poleconego zawierającego pismo procesowe nie ograniczające się do terenu Polski, tylko rozszerza się na teren Unii Europejskiej z takim samym skutkiem, jakby to było nadane w urzędzie, czy też u operatora, który stosuje powszechne usługi pocztowe. I podobna, analogiczna sytuacja jest do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń bądź pełnomocnika występującego w sprawie. On nie musi, nie ogranicza się to tylko do terenu Polski, ale całej Unii Europejskiej. Uważamy, że taka sytuacja przy swobodnym przecież przemieszczaniu się osób, które mogą mieć różne miejsca zamieszkania, znacznie ułatwi prowadzenie procesów, ponieważ bardzo często z doręczaniem był problem, w ogóle z prowadzeniem procesu przez osobę, która zamieszkiwała poza granicami, czy pracowała poza granicami, bo musiała doręczać pismo, wysyłać pismo z urzędu polskiego, z terenu polskiego, czy ewentualnie musiała angażować inną osobę, bądź też nie można było jej doręczyć na terenie państw Unii Europejskiej, a tylko na terenie Polski. Oczywiście tutaj i to oczywiście nie tylko ułatwi, ale też przyspieszy postępowania. Dziękuję bardzo panie senatorze.